Pisałeś dzisiaj próbną maturę z matematyki. Opowiedz mi, jak ci poszło i co ci sprawiło największe trudności? Ogólnie matura była dosyć ciężka jak na próbną. Największą trudność mi sprawiły chyba równania kwadratowe, ale nie jestem pewien, bo w sumie tak pół na pół. Myślę, że poszło mi całkiem nieźle. Ogólnie raczej dobrze radzę sobie z matematyką. No, ta matura była troszeczkę trudniejsza niż ta z operonu, ale jednak myślę, że będzie dobrze. Myślę, że dobrze mi poszło. Najwięcej problemów sprawiło mi geometria jednak. To znaczy myślę, że nie było jakichś większych problemów. Matura nie była jakaś trudna. Myślę, że zadania otwarte, ostatnie, ale ogólnie nie było trudno. Myślę, że tak, były zadania, które sprawiły trudność, ale chyba nie było tak najgorzej. No, mam nadzieję, że będzie jak najlepiej. Było kilka takich zadań, ale ogólnie z tych różnych matur próbnych, co pisałem z, nie tylko, bo teraz pisaliśmy z Echa, ale pisałem też z Operonu chyba i czy tam nowej ery, to ta była najłatwiejsza, tak mi się wydaje, z tych wszystkich. Wydaje mi się, że całkiem okej. Były zadania otwarte, które były dosyć ciężkie, bodajże z funkcji kwadratowych, ale była też geometria, która była względnie prosta, więc myślę, że będzie nieźle. Zadania zamknięte były w miarę okej. Tylko dwa zadania były jakieś takie cięższe, tak to poza tym znośnie. Myślę, że dobrze mi poszło. Nie była taka ciężka, ale też nie była za łatwa. Jakieś takie trudne zadanie, które ci zapadło w pamięć? Nie pamiętam, ale pewnie te ostatnie. Były takie... O matko. No pewnie te obliczenia wszystkie. Nie pamiętam dokładnie, ale było jakieś zadanie z funkcjami, gdzie potem trzeba było obliczyć prawdopodobieństwo. Nie wiem, nie widziałem wcześniej takiego zadania. Ale ogólnie to nie było jakieś bardzo skomplikowane. Niekoniecznie, bo jednak stres i trochę nie zapamiętałem nic praktycznie. Nie? Amnezja. Nie, raczej wszystkie były takim na podobnym poziomie. Szczerze powiedziawszy, jest za dużo teraz emocji, żeby o tym mówić, ale tak, najbardziej zadania z funkcji kwadratowych, te otwarte. W sumie to były dwa, ale tak dokładnie sobie teraz nie przypomnę, z otwartych na pewno. Na pewno ostatnie, bo go rozwiązać nie mogłem, a tak to jakoś się robiło tak po kolei szybko. Szczerze mówiąc nie pamiętam, jakoś wszystko poszło gładko. Okej, a powiedz mi, myślisz, że ta matura, którą będziesz pisał w maju, będzie trudniejsza niż ta, którą pisałeś dzisiaj? No myślę, że o wiele. No to już jest taka, poważniejsza, to było chyba podejrzane z echa dnia, jeśli się nie mylę. Także, ale jestem przygotowany, także nie będzie problemu, myślę. Nie, myślę, że będzie łatwiejsza. Robiłam zadania właśnie z tych oficjalnych matur i wydawały mi się bardzo łatwe w porównaniu do matur próbnych. Nie. Czyli w maju będzie trudniejsza? No, zależy od roku, nie? No bo czasami są łatwiejsze, czasami trudniejsze, ale tendencja jest jednak wzrostowa, czyli jednak są trudniejsze z roku na rok, nie? Myślę, że tak. Myślę, że będzie trudniejsza niż ta. Może minimalnie prostsza. Minimalnie prostsza, dlaczego? Wydaje mi się, że nie będzie aż takich dwóch wyrachowanych zadań, jak tutaj było na tej. Myślę, że będzie na podobnym poziomie. A w twoim odczuciu dzisiaj było łatwo, czy raczej trudno? W porównaniu do wcześniejszej próbnej matury to było łatwiejsze o wiele. Tak są opinie ludzi, tak mówią, więc takie mam przeczucie i oby to się sprawdziło. Myślę, że będzie łatwiejsza, mam nadzieję, bo ta była taka średnia, a myślę, że będzie łatwiejsza. Myślę, że nie, że będzie łatwiejsza. Nie wiem, jakieś tak mam wrażenie, że matury próbne zazwyczaj są trudniejsze niż te, które są później, więc liczę, że będzie łatwiejsza niż ta. Stresujesz się na takich egzaminach? Bardzo. Na początku jest dosyć stresująco, ale później już opadają te emocje, kilka oddechów i jest okej. No, nie za bardzo. Nie. Nie. Tak, zdecydowanie się stresuję na takich egzaminach. Ale na próbnych na pewno mniej niż na tych już maturalnych. Nie stresuję się. Troszkę. Dobrze. No, jest stres. A z którym z tych przedmiotów maturalnych czujesz się najlepiej? W którym? Oj. Może z polskim i z matematyką myślisz tak najlepiej. Z przedmiotów maturalnych prawdopodobnie z biologii, bo rozszerzam właśnie biologię. Chyba matematyka. Chyba w języku polskim. W języku polskim.
zdecydowanie. Oczywiście, że matematyka. Biologia. Tak jest. Z podstawowych czy rozszerzonych? Z podstawowych. Matematyka. Myślę, że matematyka właśnie. Wydaje mi się, że to będzie angielski i biologia. Dzięki bardzo.